4 rano, jesteśmy w porcie we Władysławowie, w zimie, zobaczcie, jest śnieg. Dzisiaj popłyniemy sobie na dorsze skutra. Jeżeli mogę spytać, od ilu lat jesteś niewidomy? W tej chwili to już będzie 28 lat. A wędkowałeś wcześniej? Tak, wędkowałem wcześniej. Ja od dzieciaka wędkuję i z ojcem, i z dziadkiem. Wszystko masz tak poukładane, że z góry wiesz, gdzie co jest? Tak, mam pudełka z pikierami, z kotwiczkami, z przewieszkami. Mam 3 pudełka i w każdym pudełku są różnej wadze pikiery, ale mam poukładane, że wiem, że to ma tam 120 gram, to 160 i każde pudełko, każdą ma przegródkę i tam jest piker. Wielu wędkarzy dobiera kolory do warunków atmosferycznych, no mówi, że mają te kolory znaczenie. Co ty o tym sądzisz? Ja uważam, że nie mają znaczenia. Jeżeli jesteśmy na płytkiej wodzie, to można się z tym zgodzić, ale jeżeli wypływamy nieraz na 60-80 metrów głębokości, to tam jest ciemno. Tam ryba nie może widzieć kolorów. Na pewno jest ważne o wibracje. Zależy właśnie piker, który bardziej wibruje w wodzie, no to są większe brania. Takie bolki łapiemy, ale zobaczcie na przewieszki. Jednak te przewieszki czarne z czerwonym ogonkiem robią furorę. Na piker jeszcze nic. No. I do przodu. Rękawiczki takie widzicie, babcine, ale jest dobrze. Dorsze na jednostkach, czy to kuter, czy jachtach wędkarskich, pełnomorskich, nie trzeba mieć jakiegoś mega rewelacyjnego sprzętu. Koło mnie Michał, 15-letni zawodnik naszego klubu. Michał, powiedz 3 słowa, czym ty łowisz? Łowię wędką Traxon Antris HTI Power Deep 270 do 150 gram. Jest klejką, dosyć delikatna, się nadaje raczej na płytsze łowienie, lżejszymi pilkerami. Jest dosyć lekka i ma fajną, bardzo czułą sztywkę, na której fajnie widać brania. Ogólnie kosztuje niewiele, tam około 140-150 zł i daje radę. Jak się holuje, słuchaj, takiego większego dorsza na tym wędzisku? No, wędka się dosyć mocno ginie. Mało ryb gubi, dzięki temu, że jest miękka. Czuć każde walnięcie dorsza, ogólnie jest to przyjemne łowienie taką delikatną wędką. Dokucza ci choroba morska czasami? Raz miałem takie zdarzenie, że troszkę mi dokuczyła, ale jakoś nie miałem z tym problemu większego. Można też na jednostkach wypożyczyć sprzęt wędkarski, kosztuje to 20-30 zł, także nie musimy mieć swojego sprzętu na początek, ale tak jak Michał nam pokazał, swój sprzęt to jest około 300 zł i możemy łowić no swoim sprzętem, to chyba lepiej, co? No lepiej się, nie ma żadnej obawy.